Buła szara to dość pospolita roślina spotykana w naszych ogrodach, no ale nie dziwię się, bo zobaczcie na to kwitnienie, jak ono jest obfite, jak bardzo ładnie teraz kwitnie właśnie w tym okresie. Co prawda krótkie jest to kwitnienie, no ale zawsze warto właśnie dla tych kwiatów, ten krzew jest po prostu obsypany tymi kwiatami. Właśnie w tym okresie warto sobie go posadzić. Ta buła często jest sadzona jako takie naturalne żywopłoty, nie cięte równo, tylko po prostu naturalnie, bo wtedy wygląda najbardziej okazale. Ale można też ją posadzić jako solitar, jakoś jedna roślina gdzieś tam pośród innych, wyróżniająca się właśnie w tym okresie, kiedy jeszcze dopiero niektóre rośliny budzą się do życia, a ona już właśnie wchodzi w stan kwitnienia. Bardzo ładnie naprawdę to wygląda.